Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witam was ja, Lakemer, oraz przepiękny wschód słońca w Toussaint. Dobra, słuchajcie, koniec tych bzdetów, nie jestem jakimś super romantykiem, ani poetą. Słuchajcie, wyspa na jeziorze Lac Calvay, Calambalabali. Obojętnie, jak kto woli. Usłyszeliśmy o niej w trakcie przebywania przy błoniach turniejowych. Jestem ciekawy, co tu może być. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, co tu się dzieje. Na chwilę obecną w sumie nic. Proszę bardzo, jakiś pustelnik tam jest. Chodzę po wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nartnik. A ty myślałeś, że kto? To nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Błąd! Ciekawe. Pogadajmy z nim. Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. Jeżeli pragniesz zdobyć miecz, musisz mnie przekonać, że jesteś tego godzien. Na tych głazach są wyryte inskrypcje cnót. Waleczność, honor, mądrość, współczucie i hojność. W czasie twoich przygód w Toussaint możesz dowieść, że owe cnoty nie są ci obce. Na świecie jest wielu potrzebujących, dzięki którym udowodnisz swoją rycerskość. Okej. Ciekawe. Ewidentnie jest to miecz srebrny, wiedźmiński. Słuchajcie, ciekawe, ciekawe. Czego dowiedzieliśmy? Dobrym człowiekiem nie można nazwać tego, kto nie dzieli się swoim dobytkiem z innymi. Hojność to cecha, która sprawia, że że żyjemy godnie i umieramy w spokoju. Okej. Ale musimy o czym? Aha, okej. Współczucie i mądrość musimy jeszcze okazać. Odwaga nie uczyni cię dobrym człowiekiem, ale iluż na swojej drodze widziałeś dobrych ludzi będących tchórzami. Odwaga to cecha, dzięki której człowiek nie waha się stanąć przeciwko większości bez względu na konsekwencje. Jest wiele cech, które świadczą człowieku. Współczucie jest tym, co sprawia, że różnimy się od bestii. Kto współczuje, nigdy nie przejdzie obok krzywdy obojętnie. Zawsze stanie w obronie pokrzywdzonych. Okej. Honor to coś, czego nie da się kupić. Honoru nie da się również sprzedać, ponieważ jego wartość jest większa niż wszystkie skarby świata. Można go jedynie zatracić, a ten, któremu się to przydarzy, na wieki okrywa się hańbą. Prawdziwie je. Honorowy człowiek zawsze odpowiada za swoje czyny, stawia czoła wyzwaniom
i brzydzi się kłamstwem. No i ostatnia. Mądrość to cnota, do której człowiek winien dążyć przez całe swoje życie. Nie da się bowiem być na tyle mądrym, aby nie móc stać się mądrzejszym. Wiedzą o tym mądrzy ludzie. W czasie podróży przez życie powinieneś podejmować mądre decyzje. Pamiętaj, że mądre decyzje to nie są te, które sprawiają, że życie staje się prostsze. Często je komplikują, ale zawsze sprawiają, że jesteś lepszym człowiekiem. No ciekawe. Będziemy musieli dowieść swojej mądrości oraz współczucia. I nie zmienia to faktu, że lecimy do... Kiedy wybije południe, udaje się do siedziby hrabiego i weź udział w pikniku. No jest szósta dopiero, tak więc słuchajcie, ja sobie przepłynę na drugą stronę. Podjadę tam, gdzie jest siedziba Beledala i widzimy się za momencik. Hej, hej, zajechałem do miasta po drodze i słuchajcie, zaszedłem do zbrojmistrza i powiedział mi, że tu są schematy wiedźmińskie mistrzowskie. Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Oczywiście, że tak. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Od którego mam zacząć? Po kolei jedziemy. Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły Wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Dobra, przelecimy sobie wszystkie szkoły. Jestem ciekawy o mantikorze. Jaki to jest typ zbroi? To jest dobre. Czy możesz mi powiedzieć o wiedźminie ze szkoły Gryfa? No, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie.
Warto poszukać w Usar. Mimo, że teraz to już tylko ruiny. Porozmawiajmy o Wiedźminie ze szkoły Kota. Jakiś rok temu Bartolomé de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły Kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No, szkoda, że de Lonai nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. No. Wkrótce potem po de Lonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O Wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tienseil przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego Wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. Tamten też bogaty nie był. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. To w sumie niedużo. Szkoła Manticore. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tienseil zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Ciekawe historie, nieprawdaż? Ale słuchajcie, to będziemy sobie robili tak od czapy. W którymś odcinku nagle pach. Słuchajcie, zbieramy. Tymczasem widzimy się już na miejscu, gdzie mieliśmy tak czy siak dotrzeć. Okej, słuchajcie, dojeżdżamy. No pięknie to tu nie jest, bym powiedział. Jest nawet tablica ogłoszeniowa, do której zajrzymy sobie najpierw. O, mistrz Wiedźmin. Remedium na Hrabia problemy tu są, to powrót do dawnych obyczajów. Bierzemy wszystko. No jest dobra. Na dziedzińcu wraz z gościem. Obejrzymy sobie Cieka najpierw wystawę. Kryje w sobie wiele. Kobiety lubią wśród malowniczych łąk i nieprzebytych puszcz żyje jeden z najniebezpieczniejszych gatunków wiowa po tej stronie Jarugi. Wij Boklewski, bo on mowa, wiarygodnie zajmuje swoje cudownowo wapienne pancerze. Słyszycie, jak ona opowiada? Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dzieł hrabiego. Życzę dobrej zabawy. Przepraszam. Boże, co za zdjęcie. Jak to wygląda? Ta głowa wystająca. Słuchajcie, to było oczywiście nawiązanie do słynnego polskiego głosu filmów przyrodniczych. Jeśli kojarzycie, kto to mówił, chętnie wysłucham was
komentarzach. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. No, muszę wam przyznać dwa wspaniałe głosy w jednym zadanku. No, Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz obraz? Oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. No ładny bym powiedział. Nawet taka tapetka mogła być. Czemu nie? Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy, co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale no, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popach, mówię ci. Miło było cię spotkać. No i słuchajcie, zadanie ukończone. Dziękuję bardzo, Płotka, wychodzimy. Tak, żeby było ciszej, wiecie? Hopla. Tu jest cichutko. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina. A tymczasem to było na tyle. Trzymajcie się. Piona.